Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o ubezpieczeniu AC, na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje, powiedzmy, swoim zakresem takie zdarzenia jak uszkodzenie pojazdu wskutek wypadku, kolizji, zdarzenia drogowego, uszkodzenie pojazdu wskutek czynników zewnętrznych jak pożar, gradobicie, powódź, inne kataklizmy czy kolizja ze zwierzęciem, powiedzmy dzikim. Dodatkowo jak kradzież z pojazdu czy kradzież z włamaniem i kradzież elementów pojazdu typu felgi, koła czy powiedzmy jakiejś części samochodu, czyli lusterka na przykład. W oddzielnym filmie nakręcę temat o ubezpieczeniu tak zwane mini kasko, ale dzisiaj chciałbym się skupić tylko na ubezpieczeniu autokasko. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na formułę ubezpieczenia, czy jest to formuła obejmująca wszystkie ryzyka, czy tak zwana formuła all risk, czy formuła, powiedzmy, wykluczająca niektóre aspekty, powiedzmy, zdarzeń losowych. Na pewno ubezpieczenie all risk jest dużo łatwiejsze, powiedzmy, do wyegzekwowania. Nie musimy się martwić, czy dane zdarzenie nam obejmuje, powiedzmy, nasze ubezpieczenie. Drugim takim aspektem jest na pewno wycena pojazdu, na jaką sumę ubezpieczyciel nam wyceni nasz pojazd. Oczywiście tutaj składka zależy oczywiście od wartości pojazdu, także powiem tak, do nowych samochodów i powiedzmy do granicy tak do 5 lat, powiedzmy, warto tę sumę ubezpieczenia, żeby była jak największa, żeby powiedzmy nie tracić, powiedzmy, na później w przypadku kradzieży, na szukaniu, powiedzmy, samochodu, że nam nie starczy pieniędzy, powiedzmy, na zakup później nowego, powiedzmy, samochodu. Także tutaj warto zwrócić uwagę na wycenę naszego auta przez ubezpieczyciela. Czy nie jest ta suma zaniżona, czy nie jest także zanadto zawyżona, powiedzmy. Co do następnego aspektu, czyli aspekt wyceny szkody, typu opcja gotówkowa, bezgotówkowa. Tutaj wariant gotówkowy na bazie kosztorysu. Dostajemy odszkodowanie na własne konto i sami szukamy sobie warsztatu, powiedzmy. W przypadku bezgotówkowej opcji oddajemy samochód do warsztatu i warsztat już się sam rozlicza z ubezpieczalnią. Także to zależy od naszej wygody, czy powiedzmy tak, że mamy samochód stary, nowy, czy nie wiem, czy chcemy sami szukać części, powiedzmy, do naszego auta, czy zastosować używane jakieś części, powiedzmy, i zaoszczędzić tym na powiedzmy, na sumie ubezpieczenia. Co do następny aspekt jest to aspekt części zamiennych używanych do naprawy. Tutaj warto zwrócić uwagę, czy w ubezpieczeniu AC, jak się różnią, powiedzmy, dwa warianty: części, naprawa na częściach oryginalnych oraz zamienników. Dodatkowo naprawa na częściach z uwzględnieniem amortyzacji, także tutaj możliwości jest dużo więcej, powiedzmy. Oczywiście każda możliwość to są różne koszty takiego ubezpieczenia. Najdroższe oczywiście będzie ubezpieczenie AC na częściach oryginalnych bez uwzględnienia amortyzacji. Najtańsze będzie ubezpieczenie na częściach, powiedzmy, zamiennikach. Dodatkowo z uwzględnieniem amortyzacji, czyli wieku pojazdu, aczkolwiek ja bym raczej nie polecał tego wariantu z uwzględnieniem amortyzacji, gdyż często możemy, powiedzmy, przy jakiejś stłuczce czy kolizji, powiedzmy, grubszej, później dużo więcej stracić, powiedzmy, wydać pieniędzy z naszego prywatnego budżetu na naprawę naszego samochodu. Tutaj jest dosyć właśnie ciekawa kwestia wyceny szkody.
Tak naprawdę ubezpieczenie AC ma dużo wariantów i nawet dwa takie same samochody, powiedzmy, ktoś ubezpieczy w różnych ubezpieczalniach z różnymi wariantami, może się zdziwić przy kolizji takiej samej, że w jednym wariancie dostanie na przykład 2 czy 3 razy więcej, nawet wycena zostanie 2 czy 3 razy więcej pieniędzy niż w innej opcji, powiedzmy. Tutaj raczej bym polecał albo naprawę na zamiennikach bez amortyzacji, albo na częściach oryginalnych. Nie warto czasami oszczędzać tutaj kilkudziesięciu, czy powiedzmy kilkuset złotych rocznie na braniu opcji naprawy na częściach z uwzględnieniem amortyzacji. Tutaj największy będzie wtedy skok ubezpieczenia, na przykład w przypadku, powiedzmy, opon. Gdy nam ktoś ukradnie, powiedzmy, koła, to także dostaniemy dużo, dużo mniej pieniędzy. Czy w przypadku kolizji jakiejś większej, może się okazać, że nie będzie nas stać, powiedzmy, na zakup następnego auta za sumę ubezpieczenia. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak szkoda całkowita, jaki, powiedzmy, powyżej jakiej wartości szkoda jest uznawana za szkodę całkowitą. To jest ważne właśnie przy większych kolizjach, powiedzmy, żeby nie mieć problemu później z wypłatą odszkodowania. Kolejnym takim aspektem jest stała suma ubezpieczenia, czyli przy podpisywaniu, powiedzmy, umowy pod, nie wiem, w połowie trwania danej umowy ubezpieczenia nie zostanie nam zmniejszona ta suma, powiedzmy, gdy nam skradną samochód, czy będziemy mieli szkodę całkowitą, nie zostanie suma obniżona o spadek wartości naszego auta. Aczkolwiek tutaj także to już zależy od nas, czy wybierzemy tą opcję do młodych samochodów, powiedzmy do 10 lat, warto tą stałą sumę ubezpieczenia wykupić, żeby, powiedzmy, nie tracić, jeżeli dostaniemy szkodę, powiedzmy, pod koniec trwania umowy, czy ktoś nam samochód ukradnie, żeby jeszcze nie być dodatkowo stratnym. Kolejnym takim aspektem jest odnawialna suma ubezpieczenia, czyli ubezpieczenie, powiedzmy, nie jest podwyższane wraz, powiedzmy, ze szkodami. Suma ubezpieczenia jest obniżana, czyli jeżeli będziemy mieli 2-3 szkody, może się okazać, że będziemy mieli, powiedzmy, ubezpieczenie później okrojone przy następnych szkodach, że może braknąć, powiedzmy, tej sumy ubezpieczenia na naprawy, jeżeli te naprawy, tych szkód będzie kilka w ciągu roku, powiedzmy. Także warto tą opcję także. Tutaj także następuje podwyższenie. Oczywiście wszystkie te opcje wykupując, składka automatycznie rośnie tam o kilka procent, bo to jest wszystko tak jakby uwzględnione w koszcie polisy. Kolejnym takim aspektem jest oczywiście udział własny w odszkodowaniu, czyli do jakiej sumy, powiedzmy, przy każdej szkodzie będziemy mieli udział własny, nie wiem, 5, 10, 20%, o tyle zostanie obniżone odszkodowanie, powiedzmy, przy każdej szkodzie. Tutaj także warto się zastanowić, szczególnie przy młodych samochodach, raczej wyłączyć ten udział własny. Kolejnym takim aspektem jest franczyza integralna, czyli są to szkody, powiedzmy, do jakich wartości ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał. Zazwyczaj jest to 500 zł, aczkolwiek są w różnych ubezpieczalniach, jest to 300, 1000 zł. Także warto zwrócić na to uwagę przy zakupie ubezpieczenia AC. Zazwyczaj jest to 500 zł, także do takiej wartości szkody ubezpieczyciel, powiedzmy, nie będzie odpowiadał za szkodę. Także to by było, nie będzie odpowiadał za szkodę i oczywiście nie wypłaci odszkodowania, aczkolwiek te szkody w samochodach są dużo droższe w większości, także to raczej dotyczy drobnych, powiedzmy, rysy czy jakiegoś, nie wiem, uszkodzenia kołpaka, powiedzmy. To by było na tyle odnośnie, na co zwrócić
tematu ubezpieczenia AC. Oczywiście zapraszam pod filmem link do kalkulatora składek, do kalkulatora ubezpieczeń OC/AC. Dodatkowo można uzyskać 50 zł zniżki w prezencie za zakup ubezpieczenia, także zapraszam. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania następnych odcinków Autokrytyk i subskrybowania kanału.